Cześć, witam was w kolejnym nagraniu. Mamy poniedziałek, wróciłem do normalności. Dzisiaj dzieci skończyły ferie. Znowu zaczęły mi się takie zwariowane dni w biegu. I powiem wam szczerze mówiąc, że nie brakowało mi tego. Te dwa tygodnie ostatnie, kiedy nie musiałem z dzieciakami jeździć na różne zajęcia, były naprawdę fajne, no ale co zrobić, życie, trzeba sobie jakoś radzić, więc zaraz wam powiem, jak sobie dzisiaj ja poradziłem w ten dzień. Jak może wiecie, z wczoraj miałem dzisiaj trening, praca na 6:30, do tego syna trening piłki nożnej, więc skończyło się na tym, że obudziłem się o 4 rano i poszedłem na trening w 4:30 rano na siłownię. Powiem wam, że było ciężko. Samo wstanie jeszcze było ok. Ostatnio nawet się przyzwyczaiłem, wstawałem o 5:00. O 4:00 raczej nie było problemu, nawet o 3:30 już się samo budziłem. I nie było problemu generalnie z staniem. Odczułem to dopiero trochę na siłowni, jak poszedłem dzisiaj, miałem trening nóg, dość ciężki trening. Powiem wam, że tak zrobiłem go na 75%, z jednej serii ćwiczeń w ogóle zrezygnowałem, bo już nie byłem w stanie, tym bardziej czas mnie gonił. Trochę ciężko mi się robiło, robiłem dłuższe przerwy i po prostu no zabrakło mi czasu, musiałem już kończyć, żeby po prostu zdążyć do pracy. No i pod tym względem trochę nie jestem zadowolony, bo troszeczkę to się odbija na właśnie moim treningu. Zadowolony jestem z tego, że udało się to zrobić, że zaliczyć ten dzień. Pozytywnie to odbieram właśnie. Pasuje mi właśnie takie rozwiązanie, że idę przed pracą. Mam te kilka godzin wcześniej przed wszystkimi po prostu porobić te wszystkie takie swoje rzeczy, które chcę zrobić, na które zawsze brakuje czasu i później mieć ten dzień na te wszystkie inne pilne sprawy. Z tego jestem bardzo zadowolony. No, mam nadzieję, że w miarę upływu czasu troszeczkę się przyzwyczaję, że mój organizm się troszeczkę przyzwyczaje do tych bardzo wcześnych treningów i będzie troszeczkę lepiej to wyglądać jeszcze z czasem. Tak więc pod tym względem jestem zadowolony, czyli po treningu była praca, po pracy przyszedłem do domu, miałem dosłownie 45 minut, żeby nakarmić dzieci, pojechać z synem na trening piłki nożnej, wróciliśmy o godzinie 8:00, później praca domowa. I powiem wam, że jest teraz godzina 9:00, nagrywam właśnie to nagranie dla was i szczerze mówiąc powiem wam, że no jestem troszeczkę zmęczony tym dniem. Chciałem to nagranie zrobić troszeczkę dłuższe, ale jest krótsze, bo no jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, muszę się wykąpać, muszę zmontować to nagranie i no i chciałbym pójść spać tak koło godziny, nie wiem, 10:00 za godzinę. Mam nadzieję, że uda mi się z tym wszystkim wyrobić. Tak więc dzisiaj takie będzie tylko minimum właśnie na temat tego, jak mi minął dzień. Chciałem wam opowiedzieć o tym, jak po prostu się czułem po tym bardzo wcześnym treningu. Czyli tak jak wam przed chwilą właśnie powiedziałem, co do jedzenia, było generalnie ok. Nie czułem się jakoś tam specjalnie głodny. Myślałem, że będzie gorzej, że skoro jestem od 4:00 rano na nogach, że po prostu będę bardziej głodny. A w pracy jeszcze wyszło tak, że nie byłem w stanie zjeść o 11:30 normalnie, tylko o 12:30 pierwszy posiłek. Może nawet przez to troszeczkę lepiej to właśnie wyglądało, że ten pierwszy posiłek mi się przesunął o godzinę. Powiem wam, że no jestem przyzwyczajony do tego, że nie jem. Mogę spokojnie właśnie tak, nie wiem, 16-18 godzin bez jedzenia wytrzymać. I nie mam z tym problemów. Jestem szczerze mówiąc sam zaskoczony. W ciągu dnia właśnie później miałem także, miałem trochę więcej części tych posiłków i szczerze mówiąc nie odczuwałem jakiegoś specjalnego głodu, troszeczkę tam przeholowałem z kaloriami, ale tak to będzie wyglądało prawdopodobnie przez najbliższy tydzień, bo mam bardzo dużo sera takiego, który mi się po prostu za tydzień kończy data ważności i chcę go skończyć jeść. Tak staram się po kawałku jeść, a to jest taki ser mieszany z owocami w środku i jest to taki pełnotłusty ser, on jest dość kaloryczny, staram się tak po 50-60 gram jeść dziennie i troszeczkę tych kalorii właśnie dochodzi. Dlatego tak to może wyglądać
w najbliższych dniach, gdzieś tak myślę, że około tygodnia mi to zajmie, zanim wyczyszczę ten ser. No i generalnie tyle, no nie będę wam właśnie dużo dzisiaj opowiadał, bo chcę po prostu wcześniej skończyć, żeby móc porobić inne rzeczy, zanim pójdę spać. Jutro wam nagram na spokojnie, mam dzień wolny, tak więc jutro powinno być dużo lepiej. Tak więc dziękuję dzisiaj za uwagę. Zapraszam na jutrzejsze nagranie. Proszę o komentarze, o pytania, jak jakieś macie i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Hej!